Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz Mosz, to druga część EKG. Witam Państwa bardzo serdecznie. W naszym studiu dr Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Adam Niewiński, prezes Xelion, doradcy finansowi, Wojciech Roman, prezes Equity Partners. Proszę Państwa, WIG20 w tej chwili zyskuje prawie 0,8%. Wzrosty w Londynie o 0,5%, we Frankfurcie o 1% prawie i 1% w Paryżu. Waluty tanieją. Frank szwajcarski o 0,5% kosztuje 3,12 zł, euro 0,2 kosztuje 3,91, dolar amerykański traci w tej chwili 0,9, kosztuje 2,74 i funt brytyjski na minusie 0,7%, 4,46 zł. EKG. Czy jesteśmy się bogaci, czy biedniejsi? Kto? Zaczyna? Ja mogę zacząć, bo Adam Niewiński. W dzienniku Gazety Prawnej jest nawet artykuł Tańsza ziemia, tańsze mieszkania. O tym, że ceny lokali mogą jeszcze spaść o 500 do 1000 zł za metr kwadratowy i obawiam się, że faktycznie coś takiego może się zdarzyć. W związku z tym, jeżeli... Pan się obawia? Obawia się pan? Ja bym miał obawiam nadzieję. Się, no bo jednak z punktu widzenia posiadaczy mieszkania, no, myślę, że... Kupa, czy pytamy się, czy jesteśmy bogaci, czy jesteśmy biedniejsi. Z tego punktu widzenia jesteśmy jednak nieco biedniejsi, jeżeli spojrzymy na to, że jednak duża część osób posiada mieszkanie i to mieszkanie raczej na wartości nie będą wzrastały w najbliższym czasie. No bo faktem jest, że te nasze ceny w okresie 2008-2009 wcale zbytnio nie spadły, a jednak wszędzie właściwie, jeżeli spojrzymy na Europę, już o Stanach nie wspominając, te ceny mocno spadły. Spadły ceny robocizny, spadły ceny ziemi, dostęp do kredytowania będzie mimo wszystko mniejszy, bo banki już pracują na bardzo niskich marżach, ale przy rosnących stopach. Ale pan nie mówi o Polsce. Mówi o Polsce. Spadły ceny ziemi. O ile spadły ceny ziemi? Niewiele. Robocizny? Nie spadły ceny robocizny. No, spadły ceny w stosunku do 2006-2007, kiedy były mieszkania budowane i odnosząc się do tych cen, to spadły ceny zasadniczo materiałów i robocizny. W 2006-2007 naprawdę ciężko było mieć ekipę, a koszt materiałów był ogromny. W tej chwili te ceny są niewspółmiernie niższe w związku z tym no, wygląda na to, że te ceny raczej faktycznie będą miały tendencję zniżkową niż wzrostową w ciągu najbliższych paru lat. Wojciech Roman się nie zgadza, proszę Państwa. No, z tym. Fundamentalnie się nie zgadzam. Przede wszystkim nie zgadzam się z założeniem, że skoro ceny mieszkań mogłyby spaść, to jesteśmy biedniejsi. Ja uważam, że jesteśmy, jeżeli tak by się stało, to jesteśmy bogatsi. Dlatego, że zdecydowana większość posiadaczy mieszkań, jakby pan łaskaw podnieść, ma te mieszkania po to, żeby w nich mieszkać, a nie żeby w nich handlować. Więc to, czy to mieszkanie jest dzisiaj warte 100 tysięcy czy 120 tysięcy, nie jest dla nich obojętne. Natomiast stanowi, gdyby te ceny spadły, to ja bym wyciągał wniosek, że jesteśmy bogaci, bo to oczywiście oznacza, że więcej Polaków mogłoby sobie na te mieszkania pozwolić. To wybitnie przewrotna teza, bo to znaczy im bardziej giełda spada, to jesteśmy bogatsi, bo teoretycznie możemy kupić taniej. Ale tak? Nie mówimy o giełdzie. No, oczywiście, że tak. A pan nie lubi kupić taniej? Woli pan drożej? Ale pytanie, ile taniej, kiedy będzie rosło? Bo jak będzie wciąż spadało, to ta teza nadal się nie trzyma. No ja się z tym zupełnie nie zgadzam. To jest podobna pańska teza, jest podobna z tezą, jak słyszałem, że ktoś powiedział, a była powódź, no ale to przynajmniej budownictwo ruszy do przodu. No gdyby katastrofa i nieszczęścia napędzały gospodarkę, to Polska byłaby najbogatszym krajem świata. Ale zgadzam się, ale to, co pan powiedział dokładnie, przeciwstawia się pana własnej tezy. No bo źle, to znaczy dobrze pan mówi. Proszę państwa, ja myślę, że im taniej, że jeżeli mieszkania są tańsze... Można na każdą sprawę patrzeć z innego końca i znaleźć wiele racjonalnych argumentów. Jeżeli mieszkania byłyby tańsze, to dla większości Polaków bardzo dobra byłaby wiadomość, ponieważ Polacy... Scenariusz najbardziej optymistyczny byłby taki, że niech na razie spadną, większość te mieszkania sobie kupi, a potem będą rosły wartości. Tak, ale trzeba rozróżnić, to jest zła czy dobra wiadomość od tego, czy jesteśmy bogatsi czy biedniejsi. Dla wielu tak? posiadaczy, ja chciałem powiedzieć tak, że dla wielu posiadaczy mieszkań jest to jednak wiadomość zła, panie prezesie Wojciechu Romanie, bowiem większość ludzi w Polsce kupuje mieszkania nie za gotówkę, a
bierze kredyt w banku. I te mieszkania stanowią zabezpieczenie tego kredytu. Przy spadku wartości może się okazać, przy jakimś drastycznym spadku wartości, że nie mają zabezpieczenia. W związku z tym banki mogą żądać od nich dodatkowego zabezpieczenia w postaci gotówki, czy też w postaci różnych innych form zabezpieczenia. Natomiast większość Polaków nie ma mieszkań i to jest problem. Trzeba o tym wiedzieć, że może traktowałbym jednak to, co mówi pan Wojciech Roman z przymrużeniem oka. No rano, tak mnie to traktują, no wychodzę nie, stąd. Chodzi o warunek, że rzeczywiście ta cena nie będzie, te ceny nie będą aż tak drastycznie spadały, żeby ludzie potracili zdolność kredytową. Zdolność kredytowa zależy przede wszystkim, no opowiadacie panowie po prostu jakieś herezje ekonomiczne, bo zdolność kredytowa nie wynika z tego, czy moje mieszkanie przez rynek jest wyceniane na 100 czy na 120 tysięcy, tylko z mojej możliwości zarabiania pieniędzy. No i spłaty tego kredytu. A to zależy od stanu polskiej gospodarki, a to zależy między innymi od zdolności kredytowej. Ale mieszkania jest absolutnie brana pod uwagę. Ale oczywiście, że tak. No ale przede wszystkim jest... Ale nie. No zapytajcie każdego. Herezją jest mówienie, że wartość majątku nie wpływa na zdolność kredytową. Ja tego nie powiedziałem. Powiedziałem, że przede wszystkim zależy od tego, czy jest praca i czy są dochody. Ale pan dzisiaj pracę ma, jutro pan może pracy nie mieć. Gdyby tak było, jak pan mówi, to banki nie żądałyby od pana dodatkowego zabezpieczenia, na przykład w postaci nieruchomości, tylko wystarczyłoby zaświadczenie, że pan Wojciech Roman zarabia 100 tysięcy miesięcznie. To jest zabezpieczenie, a nie zdolność kredytowa. Nie, to także liczy się do zdolności. Nie, to się... Wartość majątku oczywiście jest uwzględniana przy kwestii ustalenia zdolności kredytowej. Proszę państwa, no to są kwestie jakby metodyczne. No to w końcu jesteśmy bogaci czy biedniejsi? Siły tej pracy, tańszej pracy na przypadku budownictwa. No proszę państwa, ja powiem szczerze, ja go praktyk, jakby powiedział klasyk, na to spoglądam. To trudno pan redaktor ekipy. Bo ja tak, jeśli chodzi o te ekipy i tak dalej, bo ja teraz jestem na etapie jakichś tam remontów ogrodzenia, które mi się wali i powiem panu, panie prezesie, że nic z tych rzeczy, no. Praca nie jest tańsza wcale. To pan teraz 2006-2007 nie jest. Oczywiście ona nie jest tańsza w ciągu ostatnich dwóch przeciwnie, lat. Ale... A jakoś już o tym nie chcę nawet mówić. A no, to, ale to zawsze był problem. EKG. No a z tego, co teraz powiem, będzie wynikało, że jesteśmy biedniejsi. Ale można jeszcze do biedniejszy, bogatszy, czy już skończyliśmy bogactwo? Biedę. No proszę. Ale jeszcze, pan jeszcze bardziej pokręci. Tylko mamy 60 minut, to może nie. Ja chciałem w dwóch słowach powiedzieć, że jestem, mam poczucie, że jesteśmy katastrofalnie biedniejsi. Tak. A mówi pan przecież, że bogaci. Dowiedziałem się. No to tutaj rozważałem te tezy mieszkaniowe, ale... Są różne segmenty bogactwa. Otóż nie wiem, czy państwo zdają sobie sprawę. Pewien pan, Somen Debnach, który od kilku lat podróżuje rowerem po świecie z Indii. Objechał 60 krajów, 90 tysięcy kilometrów, a rower ukradli mu w Warszawie. Po prostu jak się nie czuć biedniejszym. Tak. Trzeba przyjechać do Warszawy, żeby stracić rower. Ale podobno nie kpiłbym z tego. Myślę, że to naród zbiera pieniądze i będzie miał na rower i na podróż dalej. Ale panie prezesie, czułem po prostu się zniesmaczony, kiedy dzisiaj rano usłyszałem w radio, to KFM zresztą tę informację, ale tak. Jest także informacja optymistyczna, że natychmiast ci, którzy usłyszeli, czy wielu spośród tych, którzy usłyszeli, ja sam, gdybym musiał tylko się dowiedzieć, gdzie na jakie konto, zebrali pieniądze, żeby kupić rower nowy temu panu. Mało tego, to podobno jest to tyle pieniędzy, że nawet wystarczy na dalszą podróż. Nie, na samochód. Ten pan myślę, że samochodu nie potrzebuje. Tak, bo on tam planuje chyba do 2020 roku. Do 2020 roku. Z tego roku jeździć. Tak. EKG. Ale może byście podali numer konta, gdzie można wpłacać pieniądze. Ale ja nie mam tego numeru. No, ale to czego jest informacyjna rola radia? A może tutaj jest w gazecie? No nie. Więcej na Facebooku. Więcej na Facebooku profilu rower dla Somena.
Robert Lasomena, więcej na Facebooku, proszę państwa. Polisy OC drożej. I tutaj, kierowcy, witajcie w ciężkich czasach. Gazeta Wyborcza, pierwsza strona. Ceny obowiązkowych ubezpieczeń OC wzrosły przez rok o 1/5, czyli 20%. Jesienią polisy mają zdrożeć nawet o 15%. W najbliższych 2-3 latach nawet o 100%. Wysokość odszkodowań mamy na europejskim poziomie, a ceny polis są kilkakrotnie niższe. Czesi i Słowacy płacą 2 razy więcej niż Polacy. No tak, proszę państwa, Polacy zarabiają trochę mniej niż w krajach Europy Zachodniej. Być może ceny polis dlatego są niższe, aczkolwiek ceny samochodów nie są wcale niższe. I ja nie jestem przekonany, tak, czy z tymi cenami polis jest aż tak, że one są takie bardzo tanie. Na pewno polisy AC nie są tanie, one chyba są w podobny sposób, przy podobnej metodologii wyliczane, prawda? Jak wszędzie, AC, nie mówię o OC. One i tak są już w tej chwili dosyć drogie. Czy to rzeczywiście jest uzasadnienie, żeby polisy OC drożały? Znaczy, wydaje się, że to, co pan redaktor powiedział, to jest prawda. Znaczy AC nie są tanie, natomiast OC relatywnie były jednak niedrogie. To było oczywiście spowodowane z bardzo dużą konkurencją na rynku. W ciągu ostatnich paru lat widzieliśmy wiele nowych firm wchodzących na rynek, szczególnie ten rynek direct, czyli sprzedaż przez telefon, przez internet. I to gdzieś tam hamowało wzrost cen poprzez oczywiście większą konkurencję. No, jeżeli mamy ceny samochodów podobne, a czasami nawet droższe niż w innych państwach, jeżeli mamy stan dróg taki, jaki mamy, co oczywiście wpływa niestety na szkodowość i awaryjność, no to nie bardzo jest powód, żeby ceny OC miały być niższe niż w innych krajach. Niestety no, ale dla wszystkich kierowców. No tak, bo stan dróg, wypadki, oczywiście, że tak. No ale z drugiej strony, to czy kierowcy, podatnicy, proszę państwa, to też jest śmieszne, no muszą płacić wyższe polisy, dlatego że państwo, które jest odpowiedzialne za infrastrukturę, o którą ma dbać z pieniędzy tychże podatników, nie dba o tę infrastrukturę i dlatego wy macie zapłacić jeszcze dodatkowo OC, tym bardziej, że płacicie na przykład w paliwie, prawda? Płacicie stosowną składkę po to, żeby te drogi były remontowane, żeby były utrzymane w należytym stanie. No zawsze jest tak, że co? No biednemu wiatr w oczy? A bogatemu to się i by chcieli. No dobre. Czasem informacje Radia Tok FM.